Tytuł kursu: roboty związane z montażem i remontem instalacji sanitarnych. Moduł: ujęcia wody. Temat: wody powierzchniowe i podziemne. Dzień dobry. Nazywam się Piotr Antkowiak. Jestem pracownikiem firmy Wodniak. Nadzoruję pracę ujęcia wody Straszyn, które powstało na skutek zbudowania zapory wodnej do celów energetycznych na rzece Raduni. Woda ujmowana jest rurami z jeziora. Dzień dobry. Proszę powiedzieć, czym jest ujęcie wody? Ujęcie wody jest to zespół urządzeń i obiektów służących do pobierania wody powierzchniowej lub wód podziemnych. Ujęcia są wyposażone w urządzenia służące wstępnemu oczyszczeniu wód na sitach, kratach, które stanowią integralną część ujęcia. Od jakich czynników zależy wybór ujęcia wody? Wybierając źródło wody, z którego będziemy ujmować wody, należy uwzględnić następujące warunki. Wielkość zapotrzebowania na wodę, dostarczenie wody o odpowiedniej jakości, stosunkowo tanie koszty eksploatacji. Stosunki wodne nie zostaną zakłócone. Jak dzielimy ujęcia wód? W zależności od miejsca ujmowania wód, ujęcia możemy podzielić na ujęcia wód powierzchniowych, płynących i stojących, ujęcia wód podziemnych oraz źródeł naturalnych. Jakie rozwiązania stosujemy, ujmując wody z jezior? Ujęcia wód stojących mogą być wykonywane za pomocą ujęć dennych, przegubowych oraz zaporowych. Do ujmowania wody ze zbiorników sztucznych stosowane jest ujęcie zaporowe. Wloty czerpalne umieszczane są na kilku poziomach odpowiadających charakterystycznym stanom wody w zbiorniku. Ponadto za pomocą ujęcia dennego ujmuje się wody z jeziora. Czerpnie w tego typu ujęciach umieszcza się tam, gdzie głębokość wody jest większa od 3 metrów. Ujęcie zabezpiecza się kratą rzadką i łączy z pompownią za pomocą elastycznego przewodu ssawnego. Występuje jeszcze ujęcie przegubowe, wykonane zazwyczaj z 2 rurociągów, zakończonych koszem ujmującym. Zapamiętaj! Ujmujemy wody podziemne za pomocą studni – kopanej, wierconej i abisyńskiej. W jakich strefach występują wody podziemne? Wody podziemne występują w 2 strefach – aeracji i saturacji. Strefa aeracji charakteryzuje się przypowierzchniowym położeniem i poprzez nią wody opadowe przesiąkają w głąb. Zgromadzona tam woda jest związana w postaci wody higroskopijnej, błonkowatej i kapilarnej. Ilości poszczególnych rodzajów wód są ściśle związane z rodzajem gruntu. Poniżej strefy aeracji znajduje się strefa saturacji i znajdująca się tam woda ma charakter wody wolnej, możliwej do pobrania i wykorzystania. W jaki sposób ujmowane są wody za pomocą studni kopanej? Studnie kopane zbudowane są z betonowych kręgów lub żelbetowych, łączonych zaprawą cementową. Studnie kopane wykonuje się, opuszczając kręgi poprzez wydobywanie spod nich ziemi na głębokość zapewniającą odpowiednią ilość wody. Na dnie studni wykonuje się filtr żwirowy, a studnie zabezpiecza się przed wnikaniem wód powierzchniowych, na przykład za pomocą bruku kamiennego. Głębokość studni do 30 metrów. Jaka jest głębokość studni abisyńskiej? Za pomocą studni abisyńskich ujmuje się wodę z pierwszego, najpłytszego poziomu wodonośnego. Głębokości ujęcia od 6 do 10 metrów, co uwarunkowane jest technologią wykonania. Studnia składa się z rury ssawnej o średnicy od 32 do 50 mm, filtru o długości od 1 do 2 metra, zakończonego ostrzem lub świdrem umożliwiającym wkręcanie lub wbijanie w grunt kolumny rur. Górną część rury obudowuje się kręgami betonowymi, a następnie instaluje pompę ręczną lub elektryczną. Dziękuję bardzo, że zgodził się Pan opowiedzieć o wodach powierzchniowych i podziemnych. Ja również dziękuję i polecam się na przyszłość. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.